Jeśli globalna, trudna sytuacja Cię przytłacza i dezorientuje, nie musisz się specjalnie martwić. To zupełnie normalne. Globalne procesy stały się zbyt skomplikowane, aby mógł je zrozumieć pojedynczy człowiek. Skąd zatem wiedzieć, co jest prawdą o świecie? Jak nie paść ofiarą propagandy i dezorientacji? Jak wykorzystać globalny kryzys do lekcji filozofii? W dzisiejszej szkole nie brakuje takich tematów jak kondycja ludzkości, wpływ cyfryzacji na ludzkie życie czy kontekst katastrof ekologicznych. Ale zazwyczaj w tych dyskusjach poszukujemy jakichś ostatecznych odpowiedzi albo chociaż zbliżonych, albo w ogóle odpowiedzi. Natomiast ja dzisiaj chciałabym Wam przedstawić książkę, która odpowiedzi ostatecznych nie pokazuje, wręcz przeciwnie, nawet pokazuje więcej pytań. I jej kontekst historyczno-filozoficzny zaprasza do dyskusji, aby właśnie w taki sposób myśleć o bardzo ważnych kwestiach, które stają dzisiaj przed ludzkością. Dodatkowo ma ona bardzo bogatą bibliografię, rzetelne źródła, więc naprawdę warto po nią sięgnąć. Myślę, że dla klas 7, 8 i wzwyż to jest bardzo dobry pomysł. A jaka to książka? Myślę, że już niektórzy się domyślają. Kolejna z pozycji autorstwa Harari, 21 lekcji na XXI wiek. Nie jest to książka na jeden wieczór, nie na dwa, nie na trzy i to nie tylko dlatego, że jest taka opasła, ale też dlatego, że dotyka tak ważnych treści i tak bardzo porusza emocje, że myślę, że zdrowy psychicznie człowiek nie jest w stanie tego unieść na raz. Ja tej książki jeszcze nadal w całości nie przeczytałam. Można ją czytać linearnie od początku do końca, można rozdziałami wyrywkowo, tak jak tego potrzebujemy, jak czujemy, że chcielibyśmy pomyśleć o danej kwestii. Jakie problemy są tutaj poruszane między innymi, przytoczę na końcu filmu. Natomiast teraz chciałabym przedstawić nam bohatera dzisiejszych rozważań, jeden z zakresu, jaki porusza właśnie Harari, mianowicie algorytm. Moc algorytmu jest ogromna. Myślę, że już dzisiaj nikt z nas nie ma co do tego wątpliwości. Jeżeli wpiszemy sobie w wyszukiwarkę Google'a najlepsze lody, to wypluje ona nam na pierwszym miejscu te lody, które mają właśnie najlepiej ustawione algorytmy, czyli te, których firma ma po prostu speców od tego, aby takie algorytmy ustawiać, a nie te lody, które są faktycznie najsmaczniejsze. I pomimo tego, że to wiemy, nadal ufamy wyszukiwarce i zazwyczaj jest tak, że pierwsze trzy pozycje uważamy, że to są te, w których jakaś tam względna prawda się znajduje. Idźmy dalej. Harari opowiada o tym, że algorytmy kiedyś przejmą w ogóle kontrolę nad naszym życiem i ustawia te sytuacje i wydarzenia w pewnej gradacji. Na przykład teraz lody omówiliśmy. No jest to coś, co w zasadzie jest to do przeżycia, w ogóle to nie zmienia naszego życia. Natomiast możemy pójść trochę dalej. Nie będę tutaj przytaczała wszystkich możliwości, jakie Harari tutaj podaje, ale weźmy sobie teraz pod rozwagę filmy. Każdy z nas ma jakieś swoje ulubione. Kierujemy się pewnymi gustami, chociażby tym, że nasi znajomi nam coś polecają. Uważamy, że to może być coś dobrego, ale okazuje się, że w momencie oglądania filmu my mamy inne gusta. Natomiast bardzo sugerujemy się tym, że ktoś nam coś poleca, w związku z czym przejmujemy jakby jego opinię na ten temat, mimo że gdzieś w środku nie zgadzamy się z tym. I to w zasadzie ta nasza opinia nie jest do końca prawdziwa. A on tutaj mówi, że kiedyś może nastąpić taka sytuacja, że algorytm wejdzie w nas znacznie głębiej. Obecnie tworzy się oprogramowanie zdolne wykrywać ludzkie emocje na podstawie ruchu gałek ocznych i mięśni twarzy. Wystarczy podpiąć do telewizora dobrą kamerę, a taki software będzie już wiedział, podczas których scen się śmialiśmy, które wywoływały w nas smutek, a które w nas nudziły. Następnie podłączymy algorytm do czujników biometrycznych, dzięki czemu będzie wiedział, w jaki sposób poszczególne klatki filmu wpływają na nasze tętno, ciśnienie i aktywność mózgu. Przerażające. Czasami się denerwujemy tym, że YouTube nam z boku na pasku wypluwa filmy, które nam
proponuje czy produkty. Oczywiście to też jest już ingerencja algorytmu ogromna, natomiast tutaj ta wizja jest jeszcze bardziej przerażająca. Idziemy dalej. Samochody. Samochody autonomiczne. Tesla altruista i Tesla egoista. Wyobraźcie sobie, że można sobie wybrać samochód, który chcielibyśmy mieć. Altruistę czy egoistę. To znaczy, jeżeli wybierzemy sobie altruistę, jest tak ustawiony jego algorytm, że w momencie, kiedy dojdzie do jakiegoś wypadku, zrobi wszystko samochód za nas, aby ratować tych, do których my uderzyliśmy. Natomiast egoista będzie robił wszystko, żeby ratować nas. Zrobiono badania, oczywiście domyślacie się, większość wybrała egoistę. Ale teraz pomyślmy sobie, gdyby nastąpiła taka sytuacja, że tylko my jesteśmy w samochodzie, jedziemy ulicą i przechodzi na pasach nasza rodzina albo nasi znajomi, a samochód jest już ustawiony na to, aby ratować tylko nas. I takie właśnie pytania pojawiają się podczas lektury książki. Jest to bardzo dobry punkt zaczepienia do niesamowitych dyskusji i przemyśleń na temat tego, czy faktycznie przekazanie sztucznej inteligencji decydowania o każdym elemencie naszego życia to będzie coś dobrego i wspierającego, czy coś przerażającego. I na koniec, żeby tak pozostać w klimacie, koszmar algorytmu. Ale może nam się przytrafić coś jeszcze gorszego, coś, czego nawet Orwell nie był sobie w stanie wyobrazić. Reżim totalnej inwigilacji, który nie tylko śledzi wszystkie nasze zewnętrzne działania i wypowiedzi, ale gotów jest także dosłownie zaleźć nam za skórę i obserwować nasze wewnętrzne doznania. Czyli sytuacja z filmem. Zastanówcie się na przykład, co mógłby zrobić z użyciem nowych środków technicznych reżim Kima w Korei Północnej. W przyszłości każdy północno-koreański obywatel mógłby zostać zobowiązany do noszenia bransoletki biometrycznej, która kontrolowałaby wszystko, co robi i mówi, a także jego ciśnienie krwi i aktywność mózgu. Wykorzystując coraz lepsze rozumienie ludzkiego mózgu oraz ogromne możliwości uczenia maszynowego, północno-koreański reżim mógłby wiedzieć, co każdy bez wyjątku obywatel myśli w każdej bez wyjątku chwili. Jeśli u kogoś, kto spojrzy na zdjęcie Kim Jong-una, czujniki biometryczne wychwyciłyby charakterystyczne oznaki złości, wyższe ciśnienie, wzmożoną aktywność w ciele migdałowatym, nazajutrz rano taki człowiek znalazłby się w obozie koncentracyjnym. Ostatecznie algorytmy i tak leżą w rękach człowieka. Od nas zależy, w jaki sposób my je wykorzystamy. Od nas też zależy, do jakiego momentu rozwoju tej techniki pozwolimy doprowadzić, ponieważ po nas przyjdą też kolejne pokolenia. Świat pokazuje, że inteligencja emocjonalna z pokolenia na pokolenie jest różna. Z kolei tutaj Harari w jednym ze swoich rozdziałów mówi o tym, że podaje taką tezę i dowodzi jej, że inteligencja emocjonalna to jest czysta biochemia. Nie wiem, czy wy się z tym zgadzacie, czy nie. Jest to bardzo dobry temat do dyskusji, który podejmę między innymi także na webinarze, na które was już teraz zapraszam. Link będzie w opisie filmu. Jeżeli potrzebujecie więcej takich konkretnych materiałów, które pomogą twoim uczniom w wyrażaniu emocji, uczuć, budowaniu relacji, to zapraszam cię na to szkolenie online. Natomiast powiedziałam, że na końcu jeszcze przytoczę też kolejne tematy, jakie pojawiają się w tej książce, które być może zainteresują ciebie osobiście, ale też ciebie jako nauczyciela, twoich uczniów, abyście podjęli tematy, dyskusje na takie tematy jak algorytmy na wojnie, do kogo należą dane osobowe i co można z nimi robić, globalny kryzys finansowy, zmiana klimatu, czy filmy science fiction pokazują prawdę, jak rozpoznać fake news, jak sobie z nimi radzić? I pytanie bardzo ważne w tej książce, czy Bóg istnieje? Zachęcam was do lektury. Zachęcam gorąco do komentowania tego filmu. Ciekawa jestem waszej opinii na temat książki, na temat tych tematów, które tutaj przywołałam, na temat fragmentów, które przeczytałam dotyczące algorytmu. Myślę, że to jest temat bardzo, bardzo na czasie.
I teraz, kiedy też ten stan w naszym kraju jest wyjątkowy, myślę, że służy refleksji i warto po prostu go wykorzystać na to, aby myśleć o przyszłości, ponieważ to, co się teraz dzieje, też nie jest przypadkiem. Zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału. Jeżeli dysponujecie teraz większą ilością czasu, to przejrzyjcie też poprzednie filmy, wykorzystajcie na swoich lekcjach i do zobaczenia za 2 tygodnie.